Gawenda pierwsza. Spotkanie z Michałem Aniołem. Michał Anioł Buonarroti należy do rasy geniuszów. Wraz ze starszym od niego Leonardem da Vinci i młodszym Rafaelem tworzą tę drugą, po Brunelleschi, Masaccio i Donatello, trójce wielkich artystów renesansu. Wyrodny syn. Geniusze to zagadka. Przynoszą na świat talenty po nikim nieodziedziczone. W rodzinie Michała Anioła, podobnie jak w rodzinie Leonarda, nie było wśród przodków żadnego artysty. Mało tego, ojciec mieszczanin, skromny urzędnik i jeszcze skromniejszy posiadacz ziemski, sztuki wprost nie uznawał, a ponieważ utożsamiał ją z pracą fizyczną, wręcz nią gardził. Nie mógł więc synowi przekazać bodaj zamiłowania do sztuki, nie mówiąc już o zdolnościach. Sztuka stała się dla niego przystępna dopiero wtedy, gdy zaczęła się przekształcać w złote floreny, które całe życie skrzętnie inkasował. A syn się wyrodził. Nie chciał być kupcem ani urzędnikiem, nie chciał osiąść na roli ani też studiować na uniwersytecie. Od dziecka wciąż coś rysował. Ciągnęło go do artystów i zdaniem ojca groziła mu deklasacja. Spuszczał więc chłopcu baty za urywanie się z lekcji w szkole łacińskiej, do której go posłał, i za rysowanie. Bił syna za to, że uwielbiał rysować i że miał niezwykłe w tym kierunku zdolności. Czyż po to dał mu na chrzcie imię potężnego archanioła Michała, żeby się doczekać utytłanego farbą lub pyłem rzeźbiarskim robola? W naszej rodzinie od pokoleń nikt się nie splamił pracą rąk, grzmiał. No, ale trafiła kosa na kamień. Chłopak, nie tylko niezwykle zdolny, miał też silny charakter i był uparty jak muł. Ani ojcowska pięść, ani krzyki stryja nie stłumiły wewnętrznego ognia i powołania.